Jaya Jaredeva, Jaya Ślobrupada. Jest to 17 płyta, 75 ścieżka. Jest to wykład ze Śrimad Bhagavatam, kanto 5, rozdział 5, tekst 33, dany przez Jego Boską Miłość, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, nagrany 20 listopada 76 roku we Vrindavan w Indiach. Pradyumna, tłumaczenie. Ponieważ Pan Rishabhadeva pozostał w tym stanie, ogół ludzi nie niepokoił Jego, ale żaden przykry aromat nie wydostawał się z Jego odchodów i uryny. Wręcz przeciwnie, Jego odchody i uryna były tak aromatyczne, że unosiły ten swój zapach na 80 mil z takim pachnącym, pachniało. Tutaj jest inkarnacja Boga. Rishabhadev. Teraz jest tak wiele drańskich inkarnacji. Czy to jest możliwe? Wydalać odchody i robić to surabi? Czy to jest możliwe? Czy możesz poprosić tych drani, te drańskie inkarnacje? Wydal swoje odchody tutaj. Zobaczmy przede wszystkim. I wtedy Cię przyjmiemy. Praktyczne. My jesteśmy głupcami i draniami. My chcemy praktycznego testu. Siastra Chakshusha. To jest instrukcja. Pisma. Tutaj są pisma, że inkarnacja Boga, nawet jeśli wydala odchody, one są pachnące. On to może zrobić. To jest Bóg. Praktycznie możesz zobaczyć, że krowie łajno. Łajno krowie. Możesz zobaczyć krowie łajno tutaj. Nie będzie niepokoiło ciebie. Raczej odczujesz przyjemność, przechodząc poprzez pole, gdzie krowy się wypróżniały. Nigdy nie będziesz czuł jakiegośkolwiek niepokoju, ponieważ to jest czyste. Krowie łajno. Omawialiśmy ten punkt wiele razy. Gdzie jest nieczyste, każdą nieczystość to robi, że później jest czyste. W wiejskich wioskach indyjskich nadal oni używają krowiego łajna do smarowania podłogi. I to staje się bardzo wspaniałe, świeże i oczyszczone. Taka jest instrukcja PiS, że krowie łajno jest czyste. Dlatego jeśli z woli Kryszny, przez aranżację Kryszny, nawet odchody zwierzęcia mogą zostać tak oczyszczone, co tu mówić o odchodach Kryszny? Ale Parambhavam Ajananta, oni nie znają tego, czym jest transcendentalne ciało, a Prakrita, Satchitananda Vigraha. A jaka jest różnica pomiędzy tym ciałem i tym ciałem? Mudha, oni nie wiedzą. A Vajananti mam Mudha, Manusim Tanam Ashritam. Dlatego oni uważają, że ciało Kryszny i moje ciało jest takie samo. Jeśli On zostanie Bogiem, dlaczego ja nie zostanę Bogiem? Ale to nie jest możliwe.
Jego ciało jest transcendentalne. Twoje ciało nie jest transcendentalne. Twoje ciało jest z tej ziemi, wody, ognia, pancha bhutika. Nie możesz porównywać się z tym w ten sposób, jak jest stwierdzone w Brahma Samhicie. Jego ciało jest kompletnie odmienne od naszego ciała. Angani, Yasya, Sakalendriya, Vrittimanti. My śpiewamy każdego dnia rano. Jego ciało jest tak zrobione, że on może robić wszystko i cokolwiek, jakąkolwiek częścią ciała. Jest tak wiele przykładów. Tak ogólnie zobaczymy, osoba rodzi się z joni. Dlatego my nazywamy sarva joni. Ale Mahavishnu, czy Garbhodakashaya Vishnu, on nie korzysta z żadnej pomocy żony, aby dać narodziny synowi, panu Brahmie. On narodził się z jego pępka. To jest nazywane Angani, Yasya, Sakalendriya, Vrittimanti. My musimy to zobaczyć. Gdzie jest ten przykład, że dziecko rodzi się z pępka, ale on może to zrobić. Dziecko rodzi się słona kobiety. To jest z joni. Ale tutaj jest. Żywa istota rodzi się z pępka i to jest również purusza. Te rzeczy są tam. A Krishna, on ukazał, zamanifestował swoją viratrupę. On może zrobić wszystko i cokolwiek, ponieważ jego ciało nie jest tym ciałem. Ishvara Paramakrishna Satchitananda Vigraha. To jest Satchitananda Vigraha. Ty nie możesz porównać ciała Kryszny z naszym ciałem. Jeśli to zrobisz, wtedy musisz być mudha, draniem. Nie rób tego. Kryszna jest zawsze transcendentalny. Divyam. Janma karma chama divyam. To divya powinieneś zrozumieć. Yojana titatvadah. On jest osobą wyzwoloną. Każdy, kto wie, kim jest Kryszna, natychmiast zostaje wyzwolony. Janma karma chama divyam yo janati tatvata. To nie jest tak łatwe zrozumieć Krysznę w prawdzie. To wymaga czasu. On nie tak nagle, że możesz zrozumieć, ale jeśli trzymasz się służby oddania, swayam eva spuratyada, wtedy on objawi się, kiedy zaangażujesz swój język. To jest również wspaniałe. Aby zrozumieć Krysznę, potrzebujesz swojego języka. Ogólnie my rozumiemy przez widzenie czy przez słuchanie. Słuchanie jest. Ale tutaj jest polecany język szczególnie. Dlaczego język jest używany? Ponieważ jeśli jedynie intonujesz Hare Krishna swoim językiem i smakujesz Krishna Prasadam, zrozumiesz Krishnę. Sevan mukhe hijivadau swayam eva spuratyadah. Jeśli uczynisz tą obietnicę, że ja nie będę mówił o czymkolwiek za wyjątkiem przekazu Kryszny, jeśli obiecasz, że ja nie będę przyjmował czegokolwiek, co nie jest ofiarowane Krysznie, te dwie rzeczy, to prasadam i intonowanie, to uczyni cię doskonałym, aby zrozumieć Krysznę. W innym miejscu Krishna mówi: Maya asakta manah patha yogam yunjat mat ashraya. To jest yoga, bhakti yoga. Jak łatwe to jest. Jest tak wiele jog. Ale jeśli praktykujesz bhakti yogę, zostaniesz pierwszej klasy joginem. Yoginam apisarvesham madgatantaratmana shradavan bhajate yomam samayukta tamo mata. To jest tak bardzo łatwe, bhakti yoga. To nie jest w ogóle trudne. Ty nie musisz ćwiczyć swojego ciała, jak w innych hatha jodze praktykach.
że ty musisz poddać się takim ćwiczeniom ciężkiej pracy, siedzieć w szczególnej postawie, w szczególnym miejscu. Te rzeczy są stwierdzone w Bhagavad Gicie. Nie, że ty zostaniesz joginem w takim modnym mieście, jak widzicie dzisiaj yoga ashramy, reklamy w modnym domu. I ty pokażesz jakąś gimnastykę, zostaniesz joginem i dostaniesz jakieś pieniądze. Nie to. To jest bhakti yoga. Początek od jiva. Ćwicz swój jiva, język. Wtedy zostaniesz doskonałym joginem. Maya sakta manah patha yoga myunjan mad ashraya asamshayam samagram. Samagram. Krishna, ty zrozumiesz w pełni, nieczęściowo. Zrozum Krishna w pełni, nieczęściowo. Nieczęściowo oznacza nie jedynie zrozumieć bezosobowego Brahmana. To jest częściowe zrozumienie. I wtedy zlokalizowana Paramatma. To jest również częściowe zrozumienie. Ale kiedy zrozumiesz Krishna, najwyższą osobę, to jest pełne zrozumienie. Dlatego jedynie skoncentruj swój umysł na osobie Krysznie. Maya sakta mana. Tutaj jest Kryszna. Możemy widzieć Krysznę. Jeśli jedynie skoncentrujemy nasz umysł, medytacja. Savai mana Krishna padara vindayor vachamsi vaikunta guna nu varnane. To jest sposób praktyki robiony przez Ambarisha Maharaja. Durvasa Muni, on był wielkim joginem i on tak bardzo się zezłościł, że tutaj jest osoba, która jest grihastą i kshatriyą. On nawet nie jest braminem i on nie praktykuje czegokolwiek. On jest zawsze zaangażowany w jakieś królewskie czynności. I ta osoba jest tak sławna jako wielki wielbiciel. Dlatego ja go skarcę. Ja pokażę. Dlatego on chciał wszcząć jakąś kłótnię z Ambarishem Maharajem. I w dzień Dwadasi on udał się tam z 60 tysiącami uczniów i powiedział: Maharaja, zaranżuj dla nas prasadam. My. Tak, chodźcie. Ale jego cel był inny. On udał się wykąpać w Gangesie i Jamunie. Wtedy przybył za późno. W międzyczasie on musiał przeprowadzić Dwadasi Parana. Z radą braminów on przyjął odrobinę wody. Bramini radzili: Maharaja, woda jest pożywieniem i nie jest pożywieniem. To nie ma faktycznie wartości pożywienia. Dlatego twoi goście jeszcze nie wrócili? Możesz wziąć odrobinę wody i zakończyć te Dwadasi. Dlatego on to zrobił. I Durvasa zezłościł się. Jestem twoim gościem, a ty przyjąłeś pożywienie? To nie jest pożywienie, odrobina wody. Dlatego on chciał go przekląć. On stworzył wielkiego potwora, aby zabił Maharaja. Natychmiast obietnica Kryszny: Kunteya pradijanihi name bhaktah pranashati. Natychmiast Sudarshana Chakra przybyła i zabiła tego demona. Natychmiast. I wtedy Sudarshana Chakra prześladowała Durvasa Muniego.
Durvasa Muni najpierw udał się do pana Siwy, ponieważ on był wielbicielem Siwy. Proszę, daj mi ochronę. On powiedział, o, to nie jest możliwe dla mnie. Jeśli Sudarshana Chakra jest za tobą, ja nie mogę zrobić czegokolwiek. Podobnie on udał się do Brahmy. On również powiedział, to nie jest możliwe. Wtedy on był tak potężny, że on udał się do pana Vishnu osobiście na Vaikuntha Lokach. On odmówił mu pomocy. On powiedział, Durvasa Muni, dopóki nie przeprosisz Ambarisha Maharaja, tam nie ma kwestii wybaczenia tobie. Sudarshana Chakra nie wybaczy. Dlatego Vaishnava Aparadha jest bardzo, bardzo obraźliwa. Ty powinniście być bardzo ostrożni. Chaitanya Mahaprabhu ostrzegł Vaishnava Aparadha Hatimata. Vaishnava Aparadha obraza u stóp Vaishnavy jest dokładnie jak szalony słoń. Jeśli szalony słoń wejdzie do twojego ogrodu, wtedy on zniszczy wszystko. To tak było dane. Vaishnava Aparadha znaczy Hatimata. Mata oznacza szalony, a Hati oznacza słonia. Powinniśmy być bardzo, bardzo ostrożni, aby nie popełniać żadnej obrazy u stóp Vaishnavy. Vaishnava nie przyjmuje żadnych obraz. On nie dba, kto go obraża, ale Krishna dba. Krishna nigdy nie będzie tolerował, jeśli osoba obraża Vaishnavę. Pomyśl o tym. Tak jak wielka osobistość. Możesz go obrazić. On nie myśli o tym. Ale jeśli on zaszkodzi jemu, jego dziecku, on stanie się bardzo zły. Podobnie tutaj również pan Vishnu. Zobacz, jak bardzo potężny był Durvasa Muni, że on mógł przebyć cały materialny wszechświat i udać się na Vaikunthy i zobaczyć osobiście pana. Jak potężnym joginem był? Nie ma takich joginów, co najmniej w obecnej chwili. On mógł widzieć, ale on miał odmowę od pana Vishnu i wrócił z powrotem do Ambarisha Maharaja. Ambarish Maharaja nie przyjmował, że stał bez proszenia o jakiekolwiek pożywienie, że ten Brahmin przyszedł do mnie. Tak czy inaczej, niepotrzebnie się zezłościł i odszedł. Dopóki nie wróci, ja nie przyjmę żadnego pożywienia. Dlatego to zajęło jeden rok. Współcześni naukowcy, oni określili, że aby udać się na najwyższą planetę wszechświata, zajmie 40 tysięcy lat. To są ich obliczenia. Teraz Durvasa Muni przez swoją moc jogiczną, on nie tylko przekroczył tę materialną przestrzeń tego materialnego wszechświata, ale udał się na inną przestrzeń, Paravyoma, gdzie zobaczył pana Vishnu i wrócił przez rok czasu. Dlatego to jest yoga. Ktoś może udać się nawet na słońce przez te promienie świetliste. To jest praktyka jogi. Dotykając promieni słonecznych, on może udać się na planetę słoneczną. Jest tak wiele wspaniałych rzeczy. Durvasa Muni był wielkim joginem. On znał wszystkie te rzeczy. Nadal był pokonany przed Vaishnavą. On musiał przyjść i natychmiast upaść
Maharaja Barisha, łaskawie wybacz mi, popełniłem obrazę. Maharaja Barisha był tak pokorny, że ty jesteś w kłopotach, braminem. Cokolwiek mam, jakiekolwiek wyrzeczenia praktykowałem, pokuty, przyjmij to natychmiast i miej wybaczone. To jest Vaishnava. Przyjmij wszystko, co mam. Tam była wielka przyjaźń. Obydwoje przyjęli prasadam. I wtedy Durvasa Muni mógł zrozumieć, jaka jest moc wielbiciela. Yam labdva chaparam labham manyate nadikam tatah. Bądźcie bardzo, bardzo ostrożni, aby pozostać takim nieskazitelnym wielbicielem. Wtedy cały sukces jest tam. Nie ma wątpliwości co do tego. Jest tak wiele przykładów. To jest transcendentalne ciało. To nie ma nic wspólnego do porównywania z materialnym ciałem. Param bhavam ajananta. Krishna również mówi: Janma karma cha me divyam yojana titatvata. Ktoś musi znać Krishnę. Ale ta tatvata, aby naprawdę zrozumieć Krishnę, jest bardzo trudną pracą. Manusya nam sahasriju kaścit yatati sitkhaye. Yatatam api sitkhanam kaścit veti mam tatvata. Nie rozumieć powierzchownie, ale zrozumieć tatvata. Wtedy jesteście natychmiast wyzwoleni. Ktoś, kto zrozumiał Krishnę, tatvata, on jest natychmiast wyzwoloną osobą. On jest odpowiedni, aby być przeniesionym do świata duchowego. Punarjanma. Ktoś, kto nie rozumie Krishny, on musi powtarzać narodziny za narodzinami. Dopóki nie zrozumiesz Krishny, ty nie możesz uwolnić się od śmierci, narodzin, śmierci, starości i chorób. To nie jest możliwe. Jeśli chcesz naprawdę, żeby twoje życie było sukcesem, ty musisz próbować zrozumieć Krishnę. To jest ruch świadomości Kryszny. Wtedy twoje życie jest sukcesem. I aby zrozumieć Krishnę, żadna inna metoda nie pomoże tobie. Krishna powiedział. Nigdy nie powiedział, że ja mogę być zrozumiany przez proces jogiczny, czy przez karmę, czy przez gyanę. Współczesni politycy, oni naciskają na karmę, ponieważ chcą pracować ciężko, jak wieprze i psy. Oni myślą karma yoga. Karma yoga jest dobra, ale karmi są mudha, osłami. Ci, którzy jedynie pracują ciężko dzień i noc dla zadowalania zmysłów, oni nie są lepsi niż wieprze i psy. Oni nie są dobrzy. Ale karma yoga jest inną rzeczą. Karma yoga oznacza ktoś, kto posiada przywiązanie do wytwarzania czegoś, pracuje z czymś. Krishna powiedział, że tak, ty możesz robić, ale rezultat musisz dać mi. Każdy, kto nie przyjmuje rezultatu swojej karmy, wtedy on jest sannyasinem. Przykładowo zarabiasz, jesteś biznesmenem, zarobiłeś 2 lakhi rupi, ale daj to Krishnie. Inaczej co zrobisz z tymi 2 lakhami rupi? Jeśli nie przyjmiesz tego, wyrzucisz to? Nie. Dlaczego mam wyrzucić? To powinno być użyte dla Krishny. Pozwól im. Ludzie są bardzo entuzjastyczni, aby zarabiać pieniądze w tym materialnym świecie. Możemy zobaczyć praktycznie, szczególnie w zachodnim świecie. Ale jeśli oni zaangażują swoją korzyść na popychanie
tego ruchu świadomości Kryszny, wtedy ich pieniądze nie będą już więcej zaangażowane w uwolnienie bomby atomowej. Inaczej to będzie użyte, aby uwolnić bombę atomową. Ja rozbiję twoją głowę i ty rozbijesz moją głowę. Obydwoje z nich będą skończeni. Dziękuję wam bardzo. Cześć, Lamraupana.